Wygląda na to, że sezon Arabian Nights zmierza tutaj do nas wielkimi krokami. Dzisiaj pojawiła się kolejna informacja, co może się w tym sezonie pojawić, a właściwie co się pojawi w tym sezonie. Zaplanowano kilka, i to znaczy należy podkreślić słowo kilka, kampanii bitewnych. I przedstawiają nam tutaj pierwszą z nich, czyli Władcy Pustkowia. Oczywiście nie ma tutaj kilku ważnych elementów w stylu, na przykład ile będzie kosztować dostęp do tej kampanii. Tak, tak, dobrze usłyszeliście, kosztować, bo dostęp do tej kampanii będzie za kasę, czyli chcecie zdobywać nagrody, chcecie grać, dajcie kasę. No ale to zobaczymy, ile to będzie, tak? Jeżeli to będzie w granicach kilkunastu złotych za dostęp, okej, jeżeli to będzie miało kosztować, nie wiem, 100, 200, 300 zł, no to wiadomo, wiele osób tutaj już na starcie zrezygnuje. No ale nie uprzedzajmy, że się tak wypowiem, nie uprzedzajmy tutaj wydarzeń związanych tutaj z wypuszczeniem tego. Skupmy się może bardziej na tym, co nam tutaj kampania ta przyniesie. Tutaj mamy zarys oczywiście fabuły do tej pory. Mnie najbardziej przykuła tutaj oczywiście informacja, z kim się zmierzymy i kto nam będzie pomagał. Więc będziemy się tutaj mierzyć z potężnym tarantulą, jednym z najgorszych rzeźników, jacy kiedykolwiek stąpali po ziemię. Na pewno miało być ziemi, ale w sumie ziemię też mógł chcieć zagarnąć. Siła jego wojsk jest przytłaczająca, ale na szczęście nie zderzysz się z nim w pojedynkę, bo będzie ci jeszcze ktoś, kogo zwą starszym wilkiem towarzyszysz. No, zobaczymy, o co chodzi, o co biega. Regulamin kampanii jest dość prosty. Kampania potrwa 90 dni i dzieli się na 100 poziomów, przy czym za każdy przysługuje oddzielna nagroda. Po uzyskaniu dostępu do bitewnej drogi można go kupić lub dostać w prezencie. No, zobaczymy właśnie, jak to z tym będzie. Też zainteresowało mnie to w prezencie. Może jakieś giveaway'e będą, może jakieś konkursy. Może da się to kupić komuś? Na razie brak informacji, zobaczymy. I należy oczywiście po kolei przechodzić misję tej bitewnej drogi i zarabiać battle coinsy, czyli jakaś tam rodzaj nowych monet, w sumie jakiejś waluty. Po zdobyciu określonej liczby tej waluty można się za nie przenieść na kolejny poziom, czyli mamy pierwszy, zdobywamy ileś tam, dopiero wtedy mamy drugi, nie wcześniej. Tutaj mnie trochę martwi to, że część z tej waluty będzie losowo przydzielana, więc to ktoś, kto będzie miał troszeczkę więcej szczęścia, szybciej awansuje, nawet jeżeli będzie na przykład słabiej mu szło. I odwrotnie, tak? Ktoś, komu będzie dobrze szło, ale będzie miał pecha w losowaniach, będzie się frustrował, bo nie dostanie tych monet losowych i tyle, ile potrzeba, i będzie musiał powtarzać znowu. No, troszeczkę tak delikatnie dziwne, moim zdaniem, podejście. No, jak już wygrałem, to chcę dostać to, co wygrałem, a nie plus jakąś tam losową część, mniejszą czy większą. Istnieją trzy rodzaje serii plus jedna bonusowa. W misjach morderczych należy w określony sposób, na przykład za pomocą PPK, zadawać obrażenia lub niszczyć wrogie cele. No, wydaje się to proste, rozsądne i oczywiście prawdopodobnie jedno z najłatwiejszych. W misjach rozpoznania trzeba wykrywać lub odskrzydlać wrogie cele, w czym niedoścignione są opancerzone wozy bojowe i lekkie czołgi. Tu już może być lekki schodek dla niektórych, no, ale zobaczymy, jak trudne to tak w rzeczywistości będzie. W misjach sabotażowych macie zadanie dławienie wrogiego strzału, czyli zwalczanie atakujących przeciwników. Przodują w tym czołgi podstawowe. No tutaj akurat się nie dziwię. Misje tych można się podejmować na każdym poziomie. Epickie misje można odblokować dopiero po przejściu pozostałych misji. Za zaniane, a te najbardziej hardkorowi gracze. O, jakie wrażenie, kurde, normalnie. Epickie hardkorowi gracze. Kurde, jak hardkorowy koksu, co? Zgarniają dodatkowe nagrody. W tych misjach dozwolone są pojazdy 9 i 10 poziomu, składają one się z rozmaitych trudnych zadań, które wymagają znacznych umiejętności. Grać można też na PvE. Już ja widzę tych hardkorów na PvE, kurde no. Będzie się działo. Wszystkie cztery kategorie będą na początku zablokowane. Po uzyskaniu dostępu do kampanii gracze będą mogli z pomocą przepustki odblokować jedną serię. Przepustka na kolejną serię przysługuje po przejściu odblokowanej serii i tak dalej. Epickie misje można odblokować dopiero po przejściu pozostałych misji.
No, czyli trochę tutaj będzie siedzenia przy kompie, jak w mordę strzelił, jak to mówią, bo biorąc pod uwagę, że część misji będzie po prostu losowo jeszcze przydzielać te końsy, to jak macie pecha, pewnie trzeba będzie dużo czasu spędzić. Każda seria, za wyjątkiem epickiej, składa się z misji o rosnącym poziomie trudności. A to można było się domyślić. Im trudniejsza misja, tym więcej przysługuje za nią waluty. Wszystkie misje epickie są bardzo trudne i dlatego w nagrodę za nie gracze otrzymują sporo tej waluty. No i tutaj mamy wypisane jeszcze dodatkowo bonusy, jakie będą przysługiwały za przechodzenie tych poziomów. I jak widzicie, mamy 25% więcej za misję PvE, ale już za misję PvP oraz globalne operacje mamy aż 50% więcej. Bonusowe te battle coinsy, zajęcie pierwszego miejsca w misji PvE, będzie się o co starać. I oraz bonusowa ta waluta, battle coinsy, zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w bitwach globalnych operacji lub PvP. Też fajnie, można poczuć się takim wyróżnionym, jak się uda to uzyskać, więc wszyscy będą się starali zgarnąć i to jest w sumie bardzo zdrowe moim zdaniem podejście. Ograniczy to tak zwanych kamperów, afkerów i tak dalej. Mało tego, jeżeli zdezertujecie lub za długo pozostaniecie na afku, nie będziecie zdobywać w ogóle tych battle coinsów. Moim zdaniem bardzo dobre posunięcie, to trzeba było wprowadzić już dawno temu w poprzednich eventach, w poprzednich wydarzeniach, bo to jest po prostu wkurzające, gdzie wchodzisz do bitwy i po paru chwilach dwóch, trzech, czterech, pięciu kolesi pyk, znika z PvP, czy tam dwóch, trzech fru znika z PvE i radź sobie sam, a ich to i tak nie obchodzi, bo oni po prostu dostaną to, co chcieli. Tutaj plus, bardzo duży plus za coś takiego ode mnie. Tak samo jak za te dodatkowe końsy tutaj za zajęcie odpowiedniego miejsca. Super. Naprawdę. Dwie gwiazdki z pięciu, jak nic. Nagrody. W kampanii Władcy Puskowa pojawi się szereg unikalnych nagród, w tym czołgi premium, czyli T-55 Enigma, Scorpion Casted, M1A1 Storm, Atlej plus jego złota skórka. I ta skórka tutaj jest pokazana bodajże. To jest to. Normalnie wyglądał inaczej. Gdzieś tutaj nawet chyba mieliśmy o nim co nieco. I jego podstawowa wersja była pokazana w ten sposób. No i żeśmy sobie gdzieś zawinęli, ale nie szkodzi. Lecimy dalej. Trzy unikalne stopnie, dwa niepowtarzalne awatary, dowódczyni, niepowtarzalny kolor bazy bitewnej drogi. No, fajnie, super. Ale na tym nie koniec, bo jak już wspomnieliśmy, wyżej za każdy ze 100 poziomów bitewnej drogi otrzymacie nagrodę, w tym wzmocnienia i czas premium, złote i platynowe skrzynki z łupami, reputację i kredyty złoto. Super, naprawdę super. Fajnie, że w miarę rozwoju coś tam będziemy ciągle dostawać, a nie tylko za siedzenie po 14 godzin, albo 16 godzin, albo 18 godzin przy kompie, tylko za po prostu konkretne jakieś tam osiągnięcia. No i rzecz jasna, pojazdy premium, między innymi Kampfpanzer Zipstich, czy jak to tam było? Sorry, niemiecki to jednak nie jest język, z którym jestem za pan brat. T-72B3 i obiekt 187. W wydarzeniu występuje też jeszcze jedna specjalna nagroda. Skrzynki z łupami Bitewna Droga. I z tych skrzynek będzie można dostać BMPT Mod 2017. Będą działać podobnie jak ostatnie skrzynki z typem 90, z tą różnicą, że zawierają fragmenty schematu niszczyciela czołgów. Także czekamy i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Mam nadzieję, że w końcu będą jakieś liczniki działające i tak dalej, a nie tylko, że zapisywanie na kartce, że wprowadzenie tego przebiegnie w miarę bezproblemowo, że będzie zaliczać misje i że w końcu będzie tak, jak trzeba. Pewnie wy też na to liczycie. No cóż, do zobaczenia w grze!